skończyła się druga edycja Akademii Wodorowej Orlen, podczas której studenci odbyli ponad 100 godzin wykładów, warsztatów i laboratoriów z udziałem kilkudziesięciu ekspertów oraz licznych wizyt studyjnych w firmach z branży wodorowej. Zapraszam do siebie, może zrobimy sobie zdjęcie, wybierz sesję, a ja zapozuję. To będzie twoja pamiątka z dzisiejszej imprezy. Więc hasło brzmi Akademia Wodorowa. Dziękuję bardzo. Szkolenie kadry w kierunku rozwoju technologii wodorowych jest elementem strategii wodorowej Grupy Orlen. To odpowiedź koncernu na wyzwania związane z transformacją energetyczną. Tegoroczna druga edycja była oczywiście poprzeczka poszła troszeczkę wyżej, a więc mieliśmy nowego partnera firmę Solaris, która jest wiodącym producentem autobusów wodorowych, ale również przygotowaliśmy dla naszych uczestników wyjazd studyjny za granicę tym razem, więc mogli zobaczyć fabrykę zielonego wodoru w Puerto Llano w Hiszpanii, jak również fabrykę stacji tankowania wodoru w Saragosie, więc bardzo ciekawe doświadczenia, właśnie ukierunkowane na aspekt praktyczny, bo po to jest Akademia, aby przedstawiać ten aspekt praktyczny najnowocześniejszych technologii wodorowych. No to jest właśnie niesamowite, że zarówno w pierwszej edycji, i w drugiej, od pierwszego warsztatu do ostatniego, cała trzydziestka jakby uczestniczyła w wykładach, warsztatach i naprawdę tutaj nikt nie chciał przegapić tych ciekawostek związanych z technologiami wodorowymi, bo przecież przedstawialiśmy zarówno technologie chociażby takie jak w transporcie, Toyota przedstawiała jak pracuje jej samochód wodorowy, czy Solaris pokazał swoją fabrykę autobusów wodorowych, czy właśnie na wyjeździe zagranicznym mogli uczestniczyć, po prostu zapoznać się z technologiami produkcji wodoru. I to są rzeczy, których można powiedzieć, na całym świecie nie ma takiego programu, w którym można w jednej edycji zapoznać się z tyloma technologiami i też zdobyć unikatową wiedzę w tym zakresie. Tak, to ta pierwsza stacja tankowania to jest, można powiedzieć, taki symbol, że dzisiaj mamy już w naszym koszyku paliwo wodorowe jako dostępne już i to jak gdyby cieszy. Natomiast to jest pierwsza stacja infrastruktura, ale też symbol, że idziemy w tym kierunku neutralności emisyjnej. I oczywiście kolejne przed nami, więc w tym roku jeszcze zamierzamy w Polsce uruchomić dwie, w Katowicach i we Wrocławku. A w kolejnych latach sukcesywnie będziemy dążyć do tego, aby ten cel w Polsce ponad 50 stacji tankowania i w Europie Centralnej ponad 100 wybudować. Pozyskujemy do tego finansowania z Komisji Europejskiej. W ostatnim czasie, właśnie w kwietniu, uzyskaliśmy dofinansowanie na poziomie 62 milionów euro, więc daje się jak gdyby realizować te inwestycje przy wsparciu finansowym. I na tym polega nasze podejście, aby równolegle budować też rynek wodoru, więc Poznań jest doskonałym przykładem, że można to paliwo wdrożyć bardzo szybko i skutecznie. W programie wzięło udział 30 absolwentów uczelni z całej Polski, a jego celem jest wsparcie kształcenia kadr w zaawansowanych technologiach wodorowych. Na najlepszych czekają płatne staże w Orlenie i u partnerów programu. Tak naprawdę bardzo dużo doświadczeń tutaj zdobyłam, przede wszystkim praktycznych. Poznałam bardzo dużo ekspertów, którzy są tak naprawdę liderami w tej branży. Zobaczyłam po prostu tą technologię od wewnątrz, tak naprawdę jak to wszystko wygląda w każdej firmie, bo byliśmy zarówno w PES-ie, byliśmy w Toyocie, byliśmy również w Orlenie, czyli głównym tak naprawdę organizatorem Akademii Wodorowej. I naprawdę nauczyłam się bardzo dużo właśnie w tej kwestii takiej praktycznej najbardziej. Tak, uważam, że jest to paliwo przyszłości z tego względu, że jest to paliwo, które jest zeroemisyjne, więc w kwestii klimatu, który cały czas się zmienia, i dążymy do tego, żeby ograniczyć emisyjność między innymi z sektora transportu, wodór tutaj byłby doskonałą alternatywą. Akademia Wodorowa to inicjatywa, która powstała w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Organizatorem programu jest Grupa Orlen, a partnerami są m.in. przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego Toyota i Solaris, kolejowego PESA Bydgoszcz, a także Komunikacja Miejska Płock i uczelnie wyższe, Politechnika Krakowska i Politechnika Gdańska.